Chrystusie. Dzisiaj jest niedziela letnia, czwarta niedziela Wielkiego Postu, która jest ostatnią ze zwykłych niedziel i stąd też wypadła w połowie Wielkiego Postu i stąd też ma ona charakter radosny. Byśmy, rozważając w pozostałej części Wielkiego Postu mękę pańską, pamiętali o obietnicy, która została nam dana przez Chrystusa i o Jego ogromnej dobroci. Święty Paweł opisuje nam nasz status, naszą pozycję, można by rzec, w świetle zbawienia. Święty Paweł pisze wyraźnie, że są dwa testamenty, że jest testament, który rodzi do niewoli, który symbolizuje Hagar, i testament, który rodzi do wolności, do prawdziwej wolności w Chrystusie, którą symbolizuje Sara. I te dwa testamenty różnią się od siebie bardzo znacząco. Dlaczego Nowy Testament wyrodzi chrześcijan do niewoli? Otóż dlatego, że w Nowym Testamencie są wszystkie środki zawarte, ażeby wyzwolić człowieka, żeby wyzwolić go z pęt grzechu, żeby wyzwolić go z niewolnictwa. Stary Testament nie był tego w stanie uczynić. Wszystkie przepisy Starego Zakonu, Starego Testamentu miały swoją wartość wyłącznie ze względu na obietnicę. Natomiast w Nowym Testamencie ta obietnica się spełniła w Jezusie Chrystusie. Mamy łaski, mamy dary, mamy sakramenty, które wypływają z drzewa krzyża, z boku Chrystusowego, z Najświętszego Serca Jezusa. I każdy, kto z nich czerpie, jest wolny. Każdy, kto wierzy Chrystusowi, jest synem wolnym. Jest tym, który może nazywać się dzieckiem Bożym. Ale nie tylko ten, który uwierzył w słowa Chrystusa, ale też ten, który postępuje tak, jak syn wolny, jak wymaga tego godności dziecka Bożego, jak wymaga tego bycie uczniem Jezusa Chrystusa. Nie ma między tymi testamentami żadnej zgody. Bardzo wyraźnie pisze o tym Święty Paweł pod koniec swojego listu, gdzie mówi: wyrzuć niewolnicę i syna jej, bo nie będzie dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnym. To ostatnie zdanie każe nam być wdzięcznym za to, że jesteśmy synami niewolnymi, ponieważ te dwie sytuacje są absolutnie ze sobą nie do pogodzenia. Albo jest się synem łaski, albo jest się synem Jezusa Chrystusa, albo jest się synem niewolnicy. A taki syn będzie wyrzucony, nie będzie mieszkał z synem wolnym. I to jest coś, co powinniśmy mieć cały czas na to przed oczyma. Nie jest tak, jak twierdzą ekumeniści, że są różne drogi do zbawienia, że dla Żydów Stary Testament, Stary Zakon ma wciąż pewną wartość zbawczą, a dla reszty Nowy Testament. Nie. Tylko i wyłącznie Nowy Testament krwi Jezusa Chrystusa ma moc zbawczą i tylko w tym testamencie, w tej krwi można się zbawić. Nie ma alternatywnych dróg zbawienia. Jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Ale też pamiętajmy, że jeśli jest się katolikiem, chrześcijaninem, jeśli wyznaje się całość wiary, to jeszcze nie wystarczy, bo wyznawać wiarę trzeba nie tylko ustami, nie tylko umysłem, nie tylko trzeba do niej przylgnąć umysłem, ale również czynami. Należy w swoim życiu postępować tak, jakby się było faktycznie synem Jezusa, synem Nowego Testamentu, bratem Jezusa Chrystusa, jakby się było Jego prawdziwym wyznawcą. O ile się nie będziemy żyć w łasce, o tyle będziemy synami Hagar, będziemy synami testamentu, który już nie zbawia. Pozbawimy się samych siebie łaski i tego przywileju, jakim jest bycie w Kościele Bożym, bycie w łasce, a wreszcie tej wiecznej nagrody, jaką jest szczęśliwość wiekuista. Pan Jezus jest ogromnie dobry i daje tym, którzy pójdą za Nim, wszystko, co tylko potrzebują. Widzimy to na przykładzie Ewangelii Świętej według Świętego Jana, w której kontemplujemy ten wielki cud, jaki uczynił Jezus Chrystus, jakim było nakarmienie 5000. Pan Jezus tych, którzy za Nim pójdą, którzy wyjdą
ze swoich domów, ze swoich opłotków, nagradza wszystkim, czego potrzebują. Nagradza im, daje im nie tylko słowa żywota, nie tylko słowa dobrej nowiny, które mają moc zbawczą, ale dba również o ich potrzeby cielesne. I to dba o nie tak, że jest tego niejako zanadto. Zebrano łąki z tych chlebów, które w cudowny sposób rozmnożył Jezus Chrystus. Pozostało jeszcze. Tak bogata jest łaska Chrystusa, tak bogata jest Jego dobroć, ale my musimy, tak jak ówcześni słuchacze Chrystusa, podjąć ten wysiłek, pójść za Chrystusem i Go słuchać. Jeżeli się tego nie zrobi, jeżeli będzie się leniwym, jeżeli człowiek będzie w swoich czterech ścianach w samozadowoleniu pozostawał, jeżeli będzie kontynuował swoje stare życie, taki człowiek nie usłyszy słów żywota, nie będzie nakarmiony przez Jezusa Chrystusa. Taki człowiek nie dozna tego pokarmu, który jest nam konieczny. Bo bez tego pokarmu nikt nie może się zbawić. Bez pokarmu, jakim jest Słowo Boże, ale też bez pokarmu, jakim jest ciało Jezusa Chrystusa. Ten cud był zapowiedzią również cuda Eucharystii, kiedy to w każdej ważnej mszy świętej wstępuje z nieba chwalebne ciało i krew Chrystusowe. Wstępuje z cały Jezus Chrystus i z bóstwem, i z człowieczeństwem. Wstępuje ze swoją również ludzką duszą i przybywa pomiędzy wygnańcami na ziemię, żeby ich posilać i wzmacniać, przybywać między nimi i radować ich swoją obecnością. Tak wielki i dobry jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale pamiętajmy o tym, że musimy być tej łasce Chrystusa absolutnie wierni. Nie tylko Słowu Bożemu, ale też musimy być wierni w Słowie, na zewnątrz, ale również nasze czyny muszą być adekwatne do tego, jak powinien zachowywać się chrześcijanin, bo jeśli tak nie będzie, to staniemy się na powrót synami niewolnicy, a synowi niewolnicy nie będą mieszkać z synami wolnych. O tym mówi święty Paweł. Synowie, którzy odrzucili Nowy Testament Jezusa Chrystusa, którzy nie postępują godnie tegoż testamentu, będą wyrzuceni, będą mieszkać w domu prawdziwej wolności, którą daje wyłącznie Jezus Chrystus. Łaski, które daje Jezus Chrystus, są przeogromne, zatem też odpowiedzialność za te łaski jest też przeogromna. Każdy, kto wzgardzi Słowem Chrystusa, to pomniejszy słowa Chrystusa, choćby o jeden przecinek, taki będzie potępiony. I każdy, kto nie będzie słuchał się Jezusa Chrystusa, nie będzie postępował jak prawdziwe dziecko Boże, kto będzie grzeszył, taki człowiek również nie znajdzie się w domu niebieskim, w domu wolnym. Postarajmy się zatem ze wszystkich sił zasługiwać sobie codziennie na niebo, codziennie sobie przypominać, że nie warto jest zajmować się rzeczami przemijającymi, które mają względną wartość, które są wyłącznie nam dane jako coś, co jest nam potrzebne w życiu, w tym czy w tamtym momencie. Zatrzymujmy się tylko i wyłącznie na tym, co jest wieczne, które nie ma końca, które jest wiecznotrwałe. Nie bójmy się stracić dla Chrystusa wszystkiego, by pójść za Chrystusem i zyskać wszystko to, co jest nam absolutnie konieczne. Tak jak tych 5000 mężczyzn, którzy wyszli za Chrystusem, by się Go słuchać, którzy nie dbali o prowiant, nie dbali o to, co będą mieli jeść, którzy usłyszeli przedziwne słowa, które dają zbawienie i postanowili pójść za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Poza Nim nie będzie zbawienia, nie ma zbawienia. Jutro mamy święto świętego Tomasza z Akwinu, autora wspaniałego hymnu eucharystycznego. Prośmy go o prawdziwe nabożeństwo do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Prośmy go o to, żeby nauczył nas swojej mądrości, która jest częścią mądrości Bożej, byśmy potrafili wiernie służyć Jezusowi Chrystusowi, byśmy nie dali się nie wpadli z zasadzki szatańskiej, byśmy mężnie toczyli bój o zbawienie. To ten bój będzie trwał przez całe nasze życie, przez tyle lat, ile da nam Pan Bóg. I
Z jednej strony Pan Bóg jest niesłychanie miłosierny, daje łaski w nadmiarze, czego symbolem są te okruchy, które zostały jeszcze zebrane po całej uczcie, ale też każdy, kto wzgardzi tak ogromnym miłosierdziem Jezusa Chrystusa, tak wielkimi łaskami, będzie musiał straszliwie odpowiedzieć za tę wzgardę, będzie odpowiadał za nią przez całą wieczność będzie musiał cierpieć, jeśli nie okazał się godnym Jezusa Chrystusa. Zatem miejmy świadomość, że Pan Bóg jest miłosierny, jest nieskończenie miłosierny. Każdego grzesznika, kto żałuje, przyjmuje do Najświętszego Serca, Jezus daje mu swoje łaski, ale też każdy, kto nie okaże się godnym Jezusa Chrystusa, kto nim wzgardzi, kto nie będzie przestrzegał Jego przykazań, taki człowiek będzie ciężko odpowiadał za wzgardzenie tej jedynej miłości. Miłości, która została za nas, za nasze zbawienie ukrzyżowana. Niech Najświętsza Maria Panna, która jest Matką Boleściwą, Matką Najświętszego Serca Jezusowego, Matką Nadziei, uzdrowieniem chorych i Królową naszego narodu, niech ona zawsze nas strzeże ode złego, niech daje nam natchnienia, które pozwolą nam iść drogą prostą, konsekwentnie do zbawienia, nie zbaczać nigdzie, nie zajmować się rzeczami niepotrzebnymi, a już zwłaszcza grzesznymi, byśmy skupili się na tym, co najważniejsze. Jedyny cel naszego życia to jest niebo i o ten cel musimy ze wszystkich sił walczyć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Boża bolesna. Módl się za nami.